Nie, znaczy literę od Z, od A można było też odjąć. Tak, odejmij wtedy kod ASCII. Okej, dobra, zaczynamy. Czy wszyscy mnie słyszą? Także pierwszy raz taki eksperyment. Dla osób, które są na sali, może trochę będzie dziwne. Czy wszyscy mnie słyszą? Okej, ja też za chwilę. Okej, udostępnię tę prezentację. Okej. Dobra. Czy ktoś jest może na webinarze po raz pierwszy? Dobra. Dobra, więc tak, dla osób, które są po raz pierwszy na webinarze, to po pierwsze, żeby dzisiaj aktywnie uczestniczyć, musicie mieć zainstalowaną Java IntelliJ'a. Na sali chyba wszystkie osoby już mają. Mam nadzieję, że będzie działało. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć archiwalne sobie nagrania, dzisiejszy webinar jest niejaką już kontynuacją zagadnień, możecie sobie wejść na nagrania webinar. I tutaj wszystkie archiwalne nagrania. Link do dzisiejszej prezentacji tutaj wysyłam na czacie, więc znajduje się na serwerze pętle.pdf. Ja raczej będę upraszczał trochę to co się będzie to co jest na prezentacji, bardziej obrazowo powiem. I też stworzyliśmy taki wpis na blogu o pętlach, też jest tam dość zaawansowany, tu też dla was opis dość długi odnośnie pętli. Więc dzisiejszym tematem właśnie są pętle. No i standardowo dajcie znać, skąd jesteście i czym się zajmujecie. Nie, bo to dla osób z webinaru jest. Tutaj nie wiem, czy chcecie się przedstawić tutaj wy dla wszystkich też, osoby, które są na sali. Dobra. Dobra, nie wiem, czy cię dobrze słychać. Okej. Okay. Ktoś się jeszcze na sali chce przedstawić? Nikt nie chce się tutaj zjawić. Okej, okay. Okolice Warszawy, studia informatykę. Siedlce, Muzyk, Leszno, Java, Android, OK, Heniek, Wrocław, Bydgoszcz, Tester, OK. Dobra, więc OK, więc zaczynamy. Webinar i tutaj też na sali mniej więcej około 1,5 godziny, na sali może więcej, jak będziecie mieli więcej pytań jeszcze. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z programowaniem, możecie do mnie też pisać na maila michał@akademiakodu.pl. Ok, więc dzisiejszym tematem webinaru są pętle. Pętle jest to w miarę trudne zagadnienie dla zrozumienia dla osób początkujących. Nie jest to jakieś super trywialne zagadnienie, więc jeżeli tego nie zrozumiecie też od razu, to się nie przejmujcie. No, kiedy są wykorzystywane pętle? Więc pętle wykorzystywane są do wykonywania tych samych instrukcji określoną liczbę razy, bądź też taką ilość razy, która jest nie, może być nie do końca zdefiniowana. Więc jeśli na przykład prosimy o podanie jakiegoś poprawnego hasła, to nie jesteśmy na przykład w stanie przewidzieć, kiedy tak naprawdę kiedy dany użytkownik poda nam to poprawne hasło, więc wtedy taka pętla może się wykonywać wiele. Przemek, nie, dzisiaj nie miało być o interfejsach, dzisiaj o pętlach, natomiast o interfejsach było dzisiaj nagranie właśnie. Tak informacyjnie, następny webinar będzie prowadził Oskar i będzie w czwartek o 20:00 o programowaniu obiektowym, więc trochę będzie bardziej zaawansowany temat. Dzisiaj jest teoretycznie
W miarę podstawowy temat, jeśli poświęciliście kilkanaście godzin na naukę pewnie programowania, to już być może się z tym tematem, być może już zapoznaliście. Natomiast tak jak mówię, czwartek będzie o programowaniu obiektowym. Więc wracając tutaj do pętli. Jeśli jeszcze nie mieliście do czynienia z pętlami, to wcześniejsze programy, które pisaliście, były wykonywane linijka po linijce, tak? Czyli była jakaś sobie linijka kodu, ona została wykonywana, później następna linijka i tak dalej, i tak dalej. Jeśli używaliście jakichś instrukcji warunkowych typu if, to mogło być tak, że faktycznie dana linijka mogła nie zostać wykonana. Natomiast w pętlach właśnie, jak sama nazwa wskazuje, będziemy zapętlać, czyli dana instrukcja, możecie sobie taką pętelkę właśnie wyobrazić, dana instrukcja może być cały czas, ja nigdy dobrze nie rysowałem, natomiast jedna instrukcja może być cały czas wykonywana ileś razy, dopóki jakiś warunek nie będzie spełniony. Jeśli mamy do czynienia z pętlami nieskończonymi, czyli która się nigdy nie kończy, no to tak jak z Windowsa jesteście czasami przyzwyczajeni do takich błędów, gdzie ona się cały czas jakieś okienko wyskakuje. Nie wiem, czy tutaj osoby, które na sali kiedyś taki błąd na Windowsie uświadczyły, czy nie? Że takie okienko, to w tym momencie była właśnie, programista źle to zaprogramował i była sobie taka pętla nieskończona, która się nigdy nie kończyła. Tak, znaczy takie właśnie, czy pętle, żeby wreszcie. No to jest właśnie dobry przykład. Więc jak na przykład są takie reklamy bardzo inwazyjne, gdzie tam. Tak, to po prostu jest taka pętla, która sprawdza po prostu, że w danym momencie, aż wreszcie użytkownik tam kliknie 3 razy, to w tym momencie się to wyłączy. Więc to jest jakby dobry właśnie przykład, kiedy mamy właśnie takie okienka wyskakujące, to w tym momencie one mogą być właśnie do pewnego momentu albo w nieskończoność robione. Jeszcze jeżeli pamiętacie jakieś wcześniejsze języki programowania, pewnie może nie wiem ile osób takie pamięta, ale była też kiedyś taka instrukcja go-to, która można było przejść do konkretnej linijki. Więc jeżeli się na przykład robiło go-to 12, potrafił przechodzić do konkretnej linijki. Natomiast taka ciekawostka dla osób bardziej, tak, tutaj Damian napisał, że jest nadal w Visual Basicu, natomiast no pewnie nie jest zalecana do używania. Natomiast taka ciekawostka dla osób bardziej zaawansowanych jest to, że trochę się od pętli odchodzi, natomiast używa się takiego mechanizmu jak lambdy. I mechanizm lambdy w Javie może zastąpić też pętlę, więc to jest taka informacja, że trochę będą one w przyszłości mniej stosowane niż to było wcześniej. Ok, i teraz takim pierwszym przykładem pętli jest pętla for. Czy ktoś się może spotkał dla tych osób, które są na sali i też ogólnie? Czy spotkaliście się? Tak, dużo tutaj na sali osób mówi, że się spotkało. Tutaj na webinarze też widzę, że się spotkaliście. Też jeżeli sobie przerobiliście ten kurs Java pierwsze kroki, to tam gdzieś te pętla for się pewnie pojawiła. Jak wygląda pętla for? No tutaj też jakby zrozumienie. Aha, ja tu nie przewinąłem akurat na osób, które są na webinarze tej pętli. Więc mamy for, czyli tutaj znowu, jeżeli. Tu też dużo osób pyta, czy ten angielski się przydaje, czy nie przydaje. Na pewno czym się zna lepiej angielski, tym jest łatwiej. I też oczywiście, jeżeli jest na jakimś tam, ktoś ma na Proficiency znajomość w ogóle angielskiego, to później jest dużo łatwiej i też pewnie się ktoś czuje, żeby na przykład pracować za granicą. Natomiast no, na takim poziomie intermediate, upper intermediate się bardzo przydaje. Ponieważ no po prostu możemy sobie przetłumaczyć, tak? Czyli for oznacza dla. I tutaj w pierwszym przykładzie mamy dla i na początku dlaczego, czyli dla jakiej zmiennej, czyli jeżeli mamy a, to tutaj nadajemy wartość początkową takiej zmiennej. I tutaj tak się trochę przyjęło, to jakiś historyczny tak naprawdę wątek, że często te zmienne nazywamy od i.
czyli bardzo często to jest jakieś I, J, K, raczej się nie nazywa tej zmiennej A, B, C i tak dalej. Więc mamy taki warunek początkowy danej zmiennej. Później mamy warunek B, czyli warunek kończący taką pętlę, czyli kiedy ma się ta pętla przerwać. Czyli jeśli nie mamy takiej pętli, która się przerwie warunku, no to w tym momencie nic się nie, to będzie ta pętla nieskończona. I jeśli na samym końcu, jak się ma ta pętla zmieniać, czyli jak to ma się i zmieniać. Ja tutaj wszystkim podam taki przykład, też zapisuję go na czacie, za chwilę go tutaj przykleję. Co się stanie, zobaczcie, jeżeli będzie taka pętelka, która idzie od i równego 1 do i mniejszego równego 10. I tutaj sobie drukujemy takie konkretne elementy. Jak myślicie, co to się stanie? Tutaj część osób już na sali, Krzysiek podpowiada. Dajcie znać tutaj też osoby, które są na webinarze też. Okej, co tam myślicie, że będzie zrobione? Remigiusz coś napisał, a reszta? Czy też na sali, jak myślicie, co się stanie? Tak, wydrukuję liczby od 1 do 10. Ponieważ jest na początku powiedziane, że i jest równe 1, i w tym momencie sprawdzany jest też warunek, czy jest i mniejszy od 10, jest spełniony. I w tym momencie jest drukowana linijka, wydrukuje i. Natomiast później przechodzi znowu i++, operacja i++ zwiększa element o 1, czyli po prostu i staje się dwójką. I sprawdzane jest, czy dwójka jest mniejsza od 10. Jest. I w tym momencie znowu drukuje dwójkę, później zwiększa i o 1, drukuje trójkę i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu, to też jest takie pytanie bardzo często rekrutacyjne, dochodzi nam do 11, czyli w tym momencie 11 już nie jest mniejsze równo 10 i wychodzi z tej pętelki. Ja to jeszcze za chwilę będę to pokazywał. Więc w tym momencie taka pętla for, czyli dla i równego 1, i mniejszego równego 10, jakby wydrukuj. Natomiast tutaj jest ten problem, że jest ten i++. Tak jak powiedziałem, pętla for nie jest łatwa dla zrozumienia dla osób początkujących, bo jest ten trzeci warunek. Jakby może bez tego trzeciego warunku było, tak jak to kiedyś było w Pascalu, to byłoby łatwiej. Jeżeli to byłoby for jakieś i, które byłoby od 1 do 10, tak jak zresztą jest w Rubim, to w tym momencie to byłoby trochę łatwiejsze do zrozumienia. Przez to, że jest taki trzeci jeszcze warunek, to w tym momencie jest to, no, dla osób początkujących trudne do zrozumienia, bo musimy wiedzieć, co ile to się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Więc stąd na początku może być to trudne do zrozumienia. I takim innym, tak, pytanie? Dobra, tutaj pytanie tutaj u nas w Warszawie padło, co się ma, jeżeli byśmy chcieli w drugą stronę pójść. I teraz tak, to znowu wydaje się, że to łatwo odpowiedzieć, że to jest i minus minus, ale nie do końca, bo musimy trochę tą pętlę zmienić. Czyli musimy zacząć tak naprawdę od dziesiątki i skończyć na jedynce. Już za chwilę wszystkim pokazuję. Czyli generalnie. I tutaj mamy operację odwrócenia. Czyli i minus minus, czyli nie i plus plus, tylko i minus minus. Już wszystkim tutaj też i na sali, i na czacie pokazuję. Więc to jest drugą stronę. Jeżeli byśmy chcieli iść od dziesiątki do jedynki. Tutaj pętla jest, za chwilę opowiem, tak, o pętli while. Więc pętle for, tak naprawdę każdą pętlę, za chwilę powiem też dlaczego, można zastąpić pętlą
pętlą while. Natomiast pętlę for stosujemy wtedy, kiedy znamy, ile razy dana pętla będzie wykonana. Czyli na przykład właśnie wiemy, że chcemy wypisać wszystkie liczby od 1 do 100. To w tym momencie używamy tutaj pętli for, bo wiemy, że to będzie dla i równego 1 do 100 i tam zwiększamy i o 1. Natomiast pętlę while, znowu tutaj znajomość angielskiego nam się przydaje, podczas gdy dany warunek jest spełniony, ma wykonywać pewne warunki. I tutaj jest właśnie przykład, podczas gdy jesteśmy żywi, to mamy jeść, spać i kodować. Natomiast jeśli w tym momencie ktoś umiera, tak, no to w tym momencie wychodzi tutaj sobie, wychodzi z pętli, tak, i już w tym momencie nie jemy, nie śpimy i nie kodujemy. Takim właśnie jakby naturalnym właśnie przypadkiem, jeżeli właśnie pytamy na przykład użytkownika o hasło, nie wiem, do banku, to podczas gdy użytkownik podaje niepoprawne hasło, to w tym momencie cały czas go pytamy, wyświetlamy jakiś komunikat. Natomiast jeśli poda poprawne hasło, to w tym momencie już ta pętelka się nie wykonuje. No i też taki kubek właśnie można, tutaj dobry rysunek, można sobie właśnie wyobrazić, że właśnie powraca w tym kubku do samego początku, tak? Czyli od razu jest wykona kodzenie, to znowu tutaj powraca do początku kubeczka, tak? Dlatego stąd nazwa pętli, tak? Że to jest taka robiona pętelka, taki robiony powrót do początku. OK, i teraz tutaj na tych slajdach macie dużo więcej informacji. Też jeżeli ktoś zna tablicę, to w tym momencie są też inne pętle, jak między innymi for each. Też jeżeli właśnie są tablice, czy też kolekcje, można stosować właśnie pętle też z innymi rzeczami, jak iteratory i tak dalej. Ja tutaj raczej na tą chwilę omawiam bardziej dla osób początkujących, natomiast na prezentacji to się wszystko znajduje. I takim bardzo podobną pętlą jest pętla do while. Ja tutaj dla osób, które są na webinarze, muszę zmienić slajd. Więc pętla do while jest bardzo podobna do pętli while. Natomiast jak sama wskazuje, mamy do, czyli zrób coś, a dopiero w ostatnim kroku mamy while. Dopiero później mamy sprawdzony warunek. Czyli na początku coś robi, a później dopiero sprawdza warunek. I pętlę do while stosujemy wtedy, kiedy wiemy na 100%, że zawsze chociaż raz chcemy ją wykonać. Pętla do while, w przeciwieństwie do while, zawsze chociaż raz się wykona. Też takim, to dla osób początkujących może stanowić problem, że ta składnia jest trochę inna, czyli w do while na samym końcu jest średnik. Czyli w samym while jest to jedna z nielicznych jakby pętli, która zawiera średnik po instrukcji. Tutaj trzeba pamiętać, że ten średnik tutaj sobie występuje, więc to jest taka ważna rzecz. No i teraz bardziej jeszcze szczegółowo mamy też specjalne słówka jak continue i break. I teraz continue oznacza, że ma kontynuować daną pętlę. Sprawdzam, dajcie znać, sekunda, ja nie wiem, czy to może zwiększę slajdów. OK, teraz trochę zwiększyłem dla osób, które są na webinarze. Więc teraz tak, dla tym przykładzie, jeżeli tu mamy pętla for i mamy równego 0 do i mniejszego od 10, i teraz, jeśli i modulo 2 oznacza, że liczba jest podzielna przez 2, oznacza continue, czyli ma kontynuować. I w tym momencie nie przejdzie do tej linijki system out print line, ponieważ będzie kontynuował i przejdzie do początku pętli for. Dlatego przy tym przykładzie, jeżeli jest continue, to tutaj wypisze nam tylko liczbę nieparzyste, bo dla liczb parzystych nie będzie przechodził do system out print line i. Dla osób, które są na sali i osób, które są na webinarze, dajcie znać, czy to jest w miarę zrozumiałe, jak działa ten continue. Znaczy kontynuuj i kontynuuj znaczy przejść do początku pętli. Czyli
bo nie przechodzi do tej linijki system out print line. To jest z porównania. I teraz tak dla osób początkujących, żeby porównać dwie liczby, na przykład czy 5 jest równa od 8, nie używamy znaczku pojedynczego. Tak, tutaj Piotr napisał, sprawdza podzielność przez. Więc jeśli chcemy porównać, używamy podwójnego równa się. Jeżeli pojedyncze równa się rezerwuje nam pamięć, natomiast podwójne równa się sprawdza nam, czy jedna liczba jest od drugiej. Tak, dokładnie. Więc tutaj taka mała rzecz, jeżeli ktoś tego nie wiedział, podwójna równa się jest to porównanie. W Javie tak naprawdę taki program się nie skompiluje, jeżeli byście się pomylili. Na przykład C++ się kompilował i przez to było takich dużo problemów, że ktoś się pomylił, zapomniał drugiego równa się. Taki częsty błąd i program działał zupełnie inaczej. I teraz mamy, tak samo jak continue, to już takie może bardziej zaawansowane rzeczy, mamy słówko break. Break oznacza co po angielsku? Tak, przerwa, więc tutaj no właśnie, break, przerwa bądź łamać. Więc tutaj po prostu wychodzi słówko break nam kończy działanie pętli. Więc w tym drugim przykładzie jakie liczby będą wypisane? Dajcie znać też na czacie osoby. W tym drugim przykładzie jakie liczby będą wypisane? A widzicie, dla osób, to też jest w programowaniu ważna spostrzegawczość. Widzicie, że na dole już był wynik pokazany. To jest też bardzo częsty element. Więc od 0 do 5. Ponieważ dla szóstki już wychodzi z pętli. Czyli dla szóstki przechodzi nas, ja tutaj nie mam akurat tutaj rysowacza, natomiast wychodzi już nam do końca. Więc tylko do piątki wypisywał nam tą linijkę system out print line i. Natomiast już, jeżeli była szóstka, to nam wychodzi, ci robi przerwę, po prostu już wychodzi nam z pętli. Więc continue powraca do pierwszej linijki pętli, a break wychodzi poza pętlę. Więc nie wiem, czy to takie chyba dosyć proste, tak? Jeszcze zapiszę na czacie, że więc. Continue przechodzi do pierwszej linijki pętli, a break wychodzi z pętli. Więc taka prosta rzecz. I stosując właśnie i continue i break, można każdą pętlę for zastąpić każdą pętlą while. Jakby sobie takie robić manewry. To jakiś tam dowód jest, pewnie nie jest nawet trudne do zrobienia, natomiast da się zastąpić każdą pętlę for pętlą while. Są trochę języki, które bardziej preferują jedną pętlę, na przykład w PHP-owcy piszą bardzo często pętlę while, rzadko for. W Javie raczej bym powiedział statystycznie, że częściej jest używane for. Natomiast znowu, jeśli nie wiemy, ile razy nam się coś zakończy, to powinniśmy użyć pętli while. Dlaczego? No bo mamy pisać programy, które będą i dla nas czytelne, i dla innych programistów, a nie, że zrobimy sztucznie się da, ale nikt nie będzie tego programu rozumiał. Tak jak wam powiedziałem, każdą pętlę for można zastąpić pętlą while, natomiast generalnie sytuacja jest taka, że for stosujemy wtedy, kiedy wiemy, ile razy mamy coś zrobić, natomiast while stosujemy wtedy, kiedy ta liczba instrukcji może być różna. Ok, więc standardowo 5 minut przerwy do 20:30 i zaczynamy po przerwie robić ćwiczenia. Więc dla tych osób, które mają jeszcze chwilę czasu, to mogą już spróbować sobie. Można sobie odpalić tego. Tak, Patryk, webinar jest nagrywany. Czy warto przeznaczyć czas na naukę JavaScript jako wstęp do. Tutaj takie pytanie zapadło. Ogólnie dobra wiadomość albo niedobra jest taka, że tak naprawdę wszystkie języki w jakiś sposób się do siebie upodabniają.
Więc to jest dobra wiadomość dla programistów ogólnie. Sam JavaScript obecnie w standardzie ECMAScript 6, dorzucając tak naprawdę TypeScript, to jest w uproszczeniu Java. Więc generalnie znowu, jeśli się dobrze nauczycie Java, to przejście na JavaScript będzie łatwe. Natomiast to część osób myli. JavaScript to nie jest Java. Natomiast na pewno takim językiem, który, jeżeli chcecie być programistą webowym, to oprócz JavaScriptu musicie się nauczyć na takim poziomie chociaż podstawowym. I też tak naprawdę częściowo coraz więcej tych aplikacji właśnie jest robionych po stronie frontendowym. Więc to jest niestety zła informacja dla osób początkujących, że trzeba tych języków się dość sporo nauczyć. Więc tak samo, czy jeżeli będziecie webowo programować, to tak samo i HTML-a i JavaScript w jakichś podstawach musicie tak naprawdę musicie znać. OK. Więc w zasadzie chwila jeszcze przerwy, natomiast dajcie znać tutaj osoby, które nie są na sali na webinarze, czy widać okno moje. Dobra, wy też widzicie na projektorze, tak? Tutaj kolega. Tak, przerwa jest jeszcze 3 minuty, tak. Więc do 20. Jak z toalety skorzystać? Dobra. U ciebie. Piotr, jak tam działa wszystko? Tak. Jakubie, po przerwie będą pętle, tylko że już na przykładach po prostu. Kupione. Ok, jeszcze minuta dosłownie i zaczynamy. Tak, nad górą. No, rejsowcem. Ok, ja zmienię też jeszcze layout, żebyście. I tam jest dla tych osób, które są po raz pierwszy na webinarze, mogą opcję fit to window, żeby sobie ten lepiej to widzieć. Dobra, więc tak, zaczynamy. Więc tworzymy sobie nowy projekt.
I teraz tak, tutaj nie wybieracie żadnych dodatkowych opcji, typu nie ma tutaj być Groovy, nie ma być Kotlin i tak dalej, i tak dalej. Tu tak naprawdę, jeśli chodzi o języki, to tak jak mówiłem, na początku to jest takie przerażenie, że tych języków jest dość dużo, tak naprawdę wszystkiego trzeba się uczyć, natomiast no tak to wygląda. Na przykład Kotlin na tą chwilę jest językiem, który jest oficjalnie używany w Androidzie, więc znowu to się wszystko niestety dynamicznie zmienia i warto później, jeden język może się uczyć raz do roku. Ale tak jak mówię, później ta nauka kolejnych języków jest dużo łatwiejsza. Natomiast podsumowując już, żeby za dużo nie, tutaj oznaczacie, żaden element nie powinien być znaczony. Jeśli wam tutaj nie działa Java, to jest takie najczęstsze pytanie, które dostajemy, musicie wybrać zainstalowaną wersję. Ja tutaj pracuję na Macu, jest trochę inaczej. Natomiast jest to wersja, tutaj musi być katalog, który się nazywa zawsze JDK. Czyli jak tam czasami się zastanawiacie, czy to ma być, nie wiem, który katalog, to musi być to zawsze katalog, który ma JDK i później odpowiednia wersja Java. Tutaj też już część osób, które są na sali, na tą chwilę raczej bezpieczniej jest używać wersji Java 8, jeżeli tworzycie jakieś projekty w Springu, czy też nawet JavaFX, na tą chwilę jeszcze trochę musi minąć czasu, żeby biblioteki się do najnowszej wersji Java. Natomiast oczywiście w taki sposób do nauki można sobie taką wersję 9 zainstalować i sobie zobaczyć, jakie tam zmiany wystąpiły. Klikamy Next i robimy tutaj znowu Create Project from Template. Command line up. No i tutaj możemy nazwać pętlę. Ja być może już jakiś taki projekt mam, więc ja nazwę ten projekt pętlę. I teraz tutaj mamy zawsze lokalizację, gdzie ten projekt będzie utworzony, więc zawsze sobie możemy sobie to podejrzeć. Tu też już mówiłam na niektórych webinarach, pakiet to jest coś podobnego jak foldery, więc to też jakby systematyzuje projekt. Jeżeli ja tu mam utworzony taki pakiet o nazwie PL Akademia Kodu, to w tym momencie będą dwa katalogi utworzone. Jeden katalog PL, a w tym katalogu PL będzie drugi folder Akademia Kodu stworzone. Jeżeli macie tutaj zrobioną opcję pustą, czyli nie macie tutaj tego base package po prostu pusty, to w tym momencie po prostu nie utworzą się katalogi, nie będziecie mieli linijki package.pl Akademia Kodu. No i coś takiego się wam powinno pojawić. Tutaj, jeżeli wam, nie wiem, ta druga część by nie była, to mamy zawsze Tool Window i Project. Jeżeli tego nie macie, bądź tutaj trzeba rozwinąć, i w tym momencie coś takiego powinno być. No i właśnie przez to, że ja miałem tę opcję Package zaznaczoną, to w tym momencie tutaj wygenerowała mi się taka linijka właśnie Package.pl Akademia Kodu. Jeśli tej linijki nie mieliście, to w tym momencie to wam się nie utworzy. I dodatkowo właśnie, jeżeli ja bym sobie zobaczył, jak to wygląda na dysku, to w tym momencie po prostu mam utworzone dwa katalogi. Mogę to pokazać. A więc to, co mówiłem, czyli w SRC znajduje się PL i Akademia Kodu. Znowu stosujemy te pakiety po to, że jeżeli mamy duży projekt, dużą liczbę plików, w tym momencie, żeby to w ładny sposób sobie usystematyzować. Więc no dokładnie stosujemy to wtedy tak samo jak z katalogami, po to, żeby mieć katalogi na Windowsie czy też na innych systemach. Okej, okay, na sali czy wszystkim działa? Tak, jest. Dobra. I dajcie znać tutaj na czacie, czy wam to działa.
Okej, okay, super. Dobra, więc zaczniemy sobie od omówienia tej pętli, for. Więc tak, jeżeli sobie zapisujemy for, czyli dla, nawias otwierający, nawias zamykający. I teraz klamra, otwierająca, klamra zamykająca. On musi zawsze wiedzieć, jeżeli tych instrukcji było więcej, to które instrukcje są w tej pętli for zawarte. Czyli to jest taki początek i koniec. Po to są klamry, żeby on wiedział, kiedy ma tą pętlę for rozpocząć i kiedy ma tak naprawdę zakończyć, jakie instrukcje ma wykonywać. I teraz mamy tutaj, jeżeli wpisujemy int, to jest deklaracja zmiennej. Tak jak mamy, normalnie deklarujemy zmienne sobie wcześniej, tak? Czyli coś takiego, to jest opcja po prostu zadeklarowania tylko tej zmiennej i, która będzie widoczna wewnątrz tej pętli for. To oznacza, że jeżeli on wyjdzie sobie z tej pętli for, to już ta zmienna i nie będzie widoczna na zewnątrz. Więc to jest taka rzecz, więc jeśli jej nie potrzebujemy, to w tym momencie jest to taki sposób deklaracji. No i później na przykład i mniejsze równa od 10. I pamiętajcie, ta instrukcja pomiędzy drugą instrukcją jest oddzielona średnikiem. Więc znowu w programowaniu ważna jest dokładność. Musicie dokładnie tak samo zapisać. Jeśli zapiszecie inaczej, to w tym momencie już ten program nie będzie działał po prostu. No tak to działa. Jeśli chodzi o języki programowania, to są już możliwości, żeby język się domyślał. Natomiast naprawdę z punktu widzenia programowania nie jest to dobrze, żebyśmy się porozumiewali tak jak z komputerem, tak jak my w świecie rzeczywistym, że są niedomówienia, że ktoś rozmawiamy z drugą osobą, ta osoba źle zrozumie. Z punktu widzenia programowania jest to bardzo niepożądane. I na końcu właśnie, jak ma ta pętla for się zmieniać. I teraz, jeśli chcemy wygenerować właśnie sobie wydrukowanie programu, możemy użyć SOUT skrótu. Czyli, żeby tej długiej linijki nie pisać wydrukowania, klikamy Enter, robimy System Out Printline I. I teraz tutaj lewym przyciskiem możemy uruchomić sobie ten program. Czyli tutaj jedna opcja, tak klikamy, bądź skrótem klawiszowym, bądź u góry tutaj po prostu przycisk Run. Dla tych osób, którym nie działa, wrzucę na wklejkę. Tutaj też przed webinarem rozmawialiśmy z Krzyśkiem właśnie odnośnie przepisywania programów. Ogólnie przepisywanie programów może nie jest jakiś tam super też często fajne, jeżeli nie zrozumiemy. Natomiast też to w procesie nauczania jest ważne, żeby nabrać w ogóle pewności, czy my jesteśmy coś w stanie czasami napisać. Więc jeśli na razie macie problem, to było zbyt skomplikowane, to chociaż spróbujcie sobie to wkleić i zobaczyć, że wam to działa. Ok, dajcie dla tych osób, które są online, to dajcie znać plusem, czy wam to działa. Natomiast ja tutaj przejdę, zobaczę, czy jest tutaj.
Nie, bo tu jeszcze zamknę. Okej, okay, ja tutaj dla tych osób, które ja tutaj nie będę na razie Przemek, czy tam inne osoby, które odnośnie mają pytań też na sali, to napiszcie do mnie na maila. Ja teraz tutaj bardziej chciałbym się skupić na tą chwilę na przekazaniu zagadnień. Też tutaj, jak już jestem na sali, no to znowu widzę tak naprawdę od razu, jakie tutaj macie problemy, więc od razu mi się pewne jakieś rzeczy do przekazania, powiedzmy, przypominają. Więc ogólnie tak. Cały kod na razie możemy zapamiętać, że wpisujemy w ogóle tutaj w tym miejscu maina, czyli nie wpisujemy tego kodu gdzieś tutaj wyżej i tak dalej, niżej. Na razie trzeba to zapamiętać. Jeżeli dojdziecie do metod w zagadnieniach, to w tym momencie powinno się wyjaśnić, dlaczego w tym miejscu, a nie w innym. I z nauką programowania to też już wiele razy powtarzałem, że to jest trochę tak, że trzeba się uczyć iteracyjnie i czasami przerabiając nowe zagadnienia, będziecie w stanie dojść do wcześniejszych zagadnień. Nie zrozumiecie może od razu metod, ale już zrozumiecie, dlaczego może pętla for jest stosowana w tym miejscu, a nie innym. I teraz zasada co do stosowania klamer jest taka, że jeżeli mam tutaj klamrę otwierającą, to musi być tutaj klamra zamykająca. Więc jeżeli tutaj na przykład nie mam takiej klamry, to od razu mi się ten program nie kompiluje, próbuje się uruchomić, natomiast uruchomię sobie i wyskoczy mi błąd. I teraz zobaczcie. I teraz tutaj na dole jest informacja, że Java Rigid End Offline Wire Parsing. Ta informacja oznacza właśnie zazwyczaj taka, że jest problem, że nie, jakaś klamra jest brakująca albo i nie. Tutaj dokładnie nam mówi, że jest to w 12 linijce błąd. No tutaj trochę trudno odgadnąć, o co chodzi, natomiast tutaj też nam podpowiada, że expected, oczekuje klamry, ok? Więc docelowo też trzeba do takiego, znaczy to jest najtrudniejszy już etap, żeby być samodzielnie rozwiązywać błędy. Czyli to nie jest tak, że programista pisząc program się nie myli, bo się jak każdy myli, natomiast jest w stanie wiedzieć, gdzie się pomylił. A osoba początkująca może poświęcić 5-6 godzin i cały czas nie będzie wiedziała, gdzie ten błąd jest. Więc to jest ważna rzecz, czyli muszą się te linijki zgadzać. Tutaj jest opcja zamykania też właśnie elementów, więc jak się to wszystko dobrze zamyka, to znaczy, że program jest nie tak. Natomiast jeśli był zrobił na przykład błąd, już powiedzmy, że nie zadeklarował sobie typu, to tak samo, po pierwsze już, zobaczcie, podkreśla mi automatycznie, nie muszę uruchomić programu i pokazuje mi na czerwono, że tutaj jest błąd, tak? Więc to jest taka ważna rzecz, że automatycznie sobie pokazuje. Natomiast jak sobie uruchomię, to w tym momencie nie pokazuje. Czyli pierwsza rzecz to jest 10,10. Nie jest to jakaś liczba magiczna, nie wiem, 10,10. To oznacza, że jest błąd w 10 linijce i to już z tego, co pamiętam chyba na języku polskim, to jest wers, tak? Czyli dokładniej pokazuje, że w linijce 10, tak? I tutaj czytam we wierszu, czyli 10 spacja, czyli dokładnie pokazuje mi, dokładnie wskazuje mi, w którym linijce mam błąd, tak? Więc w tym momencie trzeba zawsze na czerwono pokazuje, co z tym jest. I tutaj też są podpowiedzi. Jak ja bym tutaj zrobił create local variable, widzicie, to za nas sam IntelliJ, sam program dopisał daną linijkę. Więc jest to bardzo, bardzo fajne. I ważne jest to, żeby się tego
tego nie bać, żeby generalnie próbować samodzielnie rozwiązywać błędy, i to już jest wtedy etap bardzo ważny. I tak jak jeszcze raz powiedziałem, tu wszystko ma znaczenie. To, że to jest tu średnik, jak się pomylicie, że tu zrobicie przecinek, tu już ten program się po prostu nie kompiluje. Tu musi być jednoznaczność. Jeżeli zrobicie tutaj też średnik, to tak samo już program się nie kompiluje. To dokładnie musi być ta składnia, która jest użyta. Więc niestety tutaj ważna jest dokładność, trzeba na początku się tego nauczyć. Natomiast znowu, możecie zawsze po prostu sobie przyglądać się. To nie znaczy, jeżeli zapiszecie 100 razy, 100 programów przy użyciu pętli for, to prędzej czy później tą składnię zapamiętacie. Natomiast jeśli piszecie za pierwszym razem, za drugim, oczywiście ta składnia może być niezrozumiała. Natomiast możecie zawsze sobie, czy to z przykładów webinaru, sobie spojrzeć, tak? Więc też nie oczekujcie od siebie, że od razu będziecie pisać ten program, powiedzmy, z pamięci. To jest podobnie jak z grą z pianina, napiszecie 100 programów, czy też 100 razy zagracie ten sam utwór, to jakoś automatycznie w to wchodzi, natomiast za pierwszym razem się tego nie pamięta. I teraz zauważmy, że jeżeli mieliśmy taki program, który wypisuje liczby od 1 do 10, to jakby ile razy wypisywał te elementy dla osób na sali? Tutaj część na sali osób mówi, że 11. Dajcie znać osoby, które są online, ile razy myślicie, że było to wypisane? Jedynka była raz, dwójka raz i tak dalej. Więc łącznie jakby tych wypisań było 10 razy. Umiecie do 10 liczyć? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? Więc w tym momencie wypisaliśmy po prostu 10 liczb, od 1 do 10. Więc sama pętla for wykonała się 10 razy, na samym końcu była liczba 11 i w tym momencie on opuścił tą pętelkę. I teraz jak sobie zmodyfikujemy, zamiast 10 wpiszemy 6, to co się stanie? To w tym momencie wypisze nam liczby od 1 do 6. Natomiast dana pętla wykona nam się ile razy? 6 razy nam się wypisze pętla. No jakby 1, 2, 4, 5, 6. I teraz następnym programem, który chcemy sobie napisać, to jest wypisać napis Hello World 6 razy. Spróbujcie osoby na sali i online, czyli zadanie jest takie: wypisać napis Hello World 6 razy. Jak to zrobić? To dam chwilę, 2 minuty dosłownie. Więc spróbujcie samodzielnie. Chcemy na ekranie, żeby się pojawił 6 razy napis Hello World. Okej, więc ja już pokazuję, nie wiem, czy się komuś udało, czy też udało wam się. Jest? Okej, więc po prostu, i to też jest tak naprawdę w programowaniu, że takie myślenie przez analogię, czyli jest jakiś problem i ten często problem będzie się powtarzał na jakby innych danych, na innym elemencie, natomiast rozwiązania będą bardzo podobne. Więc tutaj podobnie, więc wystarczy tutaj zamiast tego i zmienić Hello World, bądź po polsku, jeżeli chcemy, witaj świecie. I w tym momencie, jak to sobie uruchomię, to w tym momencie ten napis witaj świecie pojawi mi się dokładnie 6 razy.
Dobra, dajcie znać też na czacie, czy wam działa. Okej, więc jedziemy. Tak jak mówię, dla tych osób, które są na webinarze, jeżeli macie problemy, jakieś zapytania, możecie do mnie pisać na maila. Jeśli jesteście po raz pierwszy też na webinarze, to może jakbyście sobie wcześniejsze webinary w jakiś tam sposób przerobili. Natomiast mam nadzieję, że też osoby sobie radzą. Więc teraz może stwórzmy sobie nowy projekt. Więc jeszcze też może dzisiaj pokażę drugi sposób, jak sobie radzić, jeżeli robimy na jednym na przykład projekcie wiele zadań. Natomiast stwórzmy sobie na razie nowy projekt. I teraz klikamy sobie Next. Ten projekt był też już tak często robiony. To też jest najczęstszy problem, że jeżeli wam się nie generują pliki, pamiętajcie, zawsze tutaj musicie ten Create Project from Template zaznaczyć. Jeżeli ten projekt nie będzie to zaznaczone, to w tym momencie się automatycznie ten plik main nie wygeneruje, jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona. Więc robimy Next. I tutaj to, co już było kiedyś robione, natomiast mam nadzieję, że to w jakiś tam sposób te pętle pomogą w zrozumieniu. Tu zrobimy sobie ten program właśnie na proste zrozumienie, czyli duży lotek. Dobra, no i tutaj dla osób, które są na sali, dajcie znać, jak to jest w dużym lotku, czyli ile liczb losujemy? 6 liczb losujemy, więc jaka tutaj pętla nam pomoże? Jeżeli mamy 6 losowań, no pętla for nam pomoże. Dajcie znać osoby na czacie, czy wszystko jest ok, słychać. Dobra, tutaj już Magda też powiedziała, że pętla for. Więc chcemy wylosować 6 liczb. Więc znowu z pomocą przychodzi nam pętla for. Czyli chcemy zrobić od i równego 1 do i mniejszego równego 6. Oczywiście, to jest tak naprawdę z matematyki. Sama matematyka nie jest konieczna, natomiast ona no, pomaga trochę w zrozumieniu tak naprawdę wielu zagadnień. Oczywiście, jakbyśmy chcieli sztucznie, to możemy też zrobić od 6 do 12. To w tym momencie też ta pętla for nam się oczywiście 6 razy wykona. Natomiast no tutaj znowu ważne jest to, żeby pisać programy tak, żebyśmy my zrozumieli ten program za pół roku i też, żeby inni programiści, którzy po nas przejmują dany program, żeby mogli ten program spokojnie zrozumieć. Też taka mała rzecz, to jest mniejsze równe się, tak? Czyli to jest jasne. Natomiast teoretycznie trochę szybciej to będzie działało dla komputera, jeżeli byłoby mniejsze od 7. Tutaj taka mała głahostka, tak naprawdę jakbyśmy zmienili od i mniejszego od 7, to w tym momencie się dzieje. Okej, okay, tutaj jedna osoba powiedziała, żeby jakoś jeszcze raz tą iterację zamienić, jak pokazać, co się dzieje. Więc jeszcze raz może, jeżeli to będzie i mniejsze od 6, jeszcze raz powiem po kolei, jak to działa. Więc na początku i jest równe 1, sprawdza, czy i jest mniejsze równe od 6, jest i przechodzi do linijki 8. Później znowu powraca do linijki 7, czyli w tym momencie i jest plus plus, czyli i zamienia się na dwójkę, sprawdza, czy dwójka jest mniejsza od 6, jest. Więc wypisuje mi i.
znowu później powraca, czyli robi się pętelka do linii siódmej i jest równe o trzech, sprawdzane jest, czy warunek jest spełniony. Jest spełniony, więc przechodzi dalej. Później znowu zwiększa o 1, czyli robi i równego 4. 4 jest mniejsze równego od 6, jest. Przechodzi do linijki 8. Później 5, 6 jest tak samo. 6 jest mniejsze od 6, równe. Więc tutaj drukowana jest ta linijka 9. I na samym końcu 6 zwiększa od 1, czyli ile ma? 7. I w tym momencie sprawdzane jest, że 7 nie jest mniejsze równo od 6 i w tym momencie wychodzi nam tutaj do linijki 11. Czyli jeżeli był sobie tutaj zrobił napis koniec, to w tym momencie przychodzi mi do tej linijki. Czyli się pętla kończy. I teraz to, co wam też już wcześniej mówiłem. Jeżeli ja bym chciał tutaj za pętlą wypisać sobie zmienną i, to nie mam dostępu do tej zmiennej. Widzicie, na czerwono się pojawia. Jeżeli chciałbym otrzymać dostęp, to musiałbym i zdeklarować wcześniej. Tak jak to było, tak jakby to było tutaj i. OK. Tutaj jeszcze część osób właśnie na czacie pisze i plus plus to jest de facto i równa się i dodać 1. Czyli zwiększ i o 1. Więc to jest i plus plus to jest zwiększenie elementu o 1, tak zwana inkrementacja. I teraz jeżeli sobie tutaj robię rana, to widzicie, jeżeli mam i, to tutaj za jak wyszedł z pętli for, to i jest równe 7, czyli w tym momencie, jak wyszedł już z pętli, to i było 7. Czyli nie wypiszę tej 7 tutaj, w tej pętli, ale wychodząc zwiększył o 1. Więc to też takie pytanie często rekrutacyjne, czyli to i się zwiększyło. Czyli na samym końcu i nie będzie równe 6, tylko będzie równe 7. Piotrze, tutaj ja nie chciałbym, jest różnica oczywiście pomiędzy plus plus i, a i plus plus. Natomiast nie chciałbym już teraz tak szczegółowo, to też jest często pytanie rekrutacyjne, natomiast na tą chwilę nie chciałbym szczegółowo jakby wchodzić. Jeżeli tutaj byłoby akurat w tej pętli for plus plus i albo i plus plus, to w tym momencie akurat by to zadziałało tak samo. Natomiast jest drobna różnica. OK. Tak. Tak. OK, więc rozumiemy, tak? W tym momencie to i jest wypisane 6 razy. Natomiast my byśmy chcieli, żeby te liczby były losowe. OK? I teraz, żeby to zrobić, mamy taki specjalny typ. Dla osób, które znają oprogramowanie obiektowe, jest to klasa. Więc robimy to random. I teraz tutaj jak mamy random, to pojawia się nam trzecia linijka, czyli jest robiony import, czyli jest Java util random. Jest to dołączenie dla osób początkujących, powiedzmy, do wyobrażenia, że nam się plik dorzuca, który standardowo w programie nie jest. To powinno wam działać w IntelliJ-u z automatu, natomiast jeśli nie, to powinna być opcja w preferences auto import gdzieś zaznaczona. Nie wiem, dla osób, które są na sali, działa to z automatu, czy nie? No, że sam dopisuję tą linijkę. Enter, tak. I tu już się dopisało, tak? OK. I teraz tak, robimy random i ma menu random. I to jest po prostu, wyobrażamy sobie, że mamy taką, taki jakiś, nie wiem, można byłoby to nazwać, nie wiem jak to jest w dużym lotku, jakiś taki automat, który będzie nam losował te liczby, tak? Czyli to możemy, nie wiem, możemy to nazwać właśnie generator.
Norbert, dzisiaj jest pierwszy raz coś takiego, że osoby, które są w Warszawie, także była możliwość uczestnictwa właśnie na sali, więc część osób jest na sali, część online. Ok, więc mamy generator. I teraz generalnie tak, dla osób, które znają właśnie programowanie obiektowe, jest łatwiej. Jeśli nie, to trzeba zasadę. Także jeżeli mamy IntelliJ-a i ja wpiszę G, tak, to w tym momencie mi podpowiada. Czyli znowu my nie musimy się na pamięć, nie wiem, uczyć tego wszystkiego i też dobre korzystanie z takich narzędzi jest fajne, bo ciężko popełnić docelowo aż takie duże błędy. Więc robimy generator. I teraz jak robimy zawsze po zmiennej kropka, to nam pokazuje możliwości dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest, co my możemy z tym zrobić. Co możemy z tym generatorem zrobić de facto? Czyli ten tryb nazywa się IntelliSense, czyli takie inteligentne podpowiedzi, więc zawsze możemy sobie sprawdzić. Czyli tego nigdy nie musicie, to nie jest jakaś historia czy jakieś inne dziedziny, gdzie powiedzmy trzeba się na pamięć tego wszystkiego wkuć, tylko tutaj wystarczy z tego skorzystać. I teraz możemy tutaj wewnątrz tej pętli for właśnie zrobić. Czyli mamy ten generator, kropka, next int. I teraz jeśli sobie zrobimy next int od 49, bo w dużym lotku są liczby do ilu? 9, tak? To w tym momencie to by trzeba wejść do dokumentacji, będzie nam losował liczby od 0 do 48. Więc to jest dokładnie jeszcze nie to, co byśmy chcieli. Dla tych osób, którym nie działa, wrzucam to na wklejkę. Znaczy, wiesz co, właśnie nie wiem, postaram się, tylko że teraz nie pamiętam, bo to jest font, muszę powiększyć, nie okno. Dobra, to osoby na czacie niech dadzą znać, ja wrzuciłem to na wklejkę, czy działa. A ja tutaj na sali zobaczę, co tam jest nie tak. No właśnie tutaj też osoby, które na sali, tutaj już jak macie nawet coś takiego prostego, to w tym momencie tak, Arkadiusz, jeżeli mamy do 49, to on do którego się ma kończyć, natomiast według dokumentacji to jest przedział ostry, czyli on generuje od 0 do 48, czyli 49 nie bierze pod uwagę. A my chcemy mieć liczbę od ilu? Od 1 do 49, więc co trzeba zrobić, żeby to poprawić? Wystarczy dodać 1, więc zrobić tutaj dodać
Jeden. O jest, tutaj mi się wygenerowało. I w tym momencie przesunie nam się od 1 do 49. A teraz tak, jeżeli akurat teraz tutaj mam inną wersję IntelliJ-a, tak, już odpowiadam też tutaj na trzecie było pytanie, to jest taka podpowiedź. Jeżeli wy macie coś takiego bound dwukropek 49, to jest taka podpowiedź, która na razie może jest dla was problemem. Natomiast to w kodzie, jeżeli byście sobie to zobaczyli w jakimś notepadzie czy też w notatniku, tego nie ma. Docelowo jak poznacie sobie metody, to jest ułatwienie, ponieważ zawsze był taki problem, że jeżeli jest dużo parametrów, to nie było wiadomo, czy my się odnosimy do imienia, czy do nazwiska. Więc to jest docelowo podpowiedź. Na tą chwilę może być dla was komplikacja, że coś się pojawia, natomiast w kodzie tego nie ma. Czy Arkadiusz tutaj na to powiedziałem? Czyli jeżeli macie ten bound, macie inną wersję IntelliJ-a, ja akurat też dzisiaj na innej wersji pracuję, więc u większości raczej, jeżeli macie najnowszą wersję, to ten bound powinien być się pojawiać. Jest to tak naprawdę, mówię, tak podpowiedź. Natomiast to, jeżeli sobie zobaczycie w notatniku czy też notepadzie, to w tym momencie generalnie się to nie powinno pojawić. Więc jeszcze przekleję dla tych osób, którym nie działa. I to, co już też podkreślam, blokowanie jest ważnym elementem, który trzeba znać, jeżeli chce się być programistą. Zresztą w zasadzie teraz chyba wszystkim. I teraz, jeżeli byście chcieli, nie wiem, nie wiecie w jaki sposób wygenerować liczby takie losowe, to trzeba wpisać po prostu zapytanie do Google, how to generate random numbers in Java. Generalnie na końcu in Java. I w tym momencie w Javie, tak? Tak. Bądź pseudolosowe, zawsze jeżeli jest z tym problem, można wejść. Wejść po prostu na Translate Google, jeżeli się nie czujecie pewnie z językiem angielskim, sobie to przetłumaczyć. I docelowo dlaczego jest problem też z googlowaniem, bo później trzeba wiedzieć trochę więcej, typu, że jeżeli coś potrzebujecie, żeby int wygooglować, więc żeby dobrze googlować, jest potrzebna właśnie też wiedza teoretyczna, żeby takie programy pisać. Tutaj wam działa wszystkim? Wszystko w tej nigdy nie korzystał. No tak. Tutaj koledze się udało jako pierwszemu wygenerować właśnie pętlę nieskończoną.
samemu sobie właśnie popsuć program. Całkiem zabawna sytuacja, na którą trzeba uważać. Więc znowu, no, tu, tak jak mówię, ważna jest to dokładność, czyli tutaj i musi być dokładnie i plus plus. Jeżeli zrobimy i równa się i plus plus, to ten program będzie inaczej działał i przez to no, może się taka pętla pętla generalnie pojawić. I teraz takie też pomysły, na przykład jakbyście chcieli sobie jakąś prostą na przykład aplikację inną zrobić, na przykład no, tu można dużo jakichś pomysłów, takie jak losowanie jakichś, nie wiem, lorem ipsum na przykład, tak? Tak, można no, tutaj dużo jakichś elementów, czy jakieś losowanie obrazków, więc no tutaj co wyobraźnia sobie wymyśli. U ciebie działa, tak? Czy jeszcze nie, program się uruchamia? Dobra. Dobra, więc ostatnie zadanie na dzisiaj, czyli pokażemy sobie pętlę while bądź też do while, więc możemy sobie nowy projekt zrobić znowu. Więc zamykamy Create New Project. Tak, ogólnie jeśli chodzi o to, co jeszcze się nie udało nam z tym dużym lotkiem tak naprawdę zrobić, do tego trzeba poznać inne zagadnienia, to jest to, że ten program jeszcze nie jest do końca dobry, ponieważ może losować nam liczby z powtórzeniami. Jeżeli byście chcieli właśnie, no, jeżeli byście chcieli wygenerować, jeżeli byście chcieli właśnie generować je bez powtórzeń, to też to było na którymś webinarze, trzeba użyć takiego elementu, który występuje w matematyce jak zbiór. Więc da się to też oczywiście zrobić. Więc znowu tworzymy sobie nowy projekt, czyli command line up. Robimy sobie next. I tutaj możemy sobie zrobić jako while. Tu pokażę dla osób bardziej zaawansowanych jeszcze taką opcję. Jeżeli chcecie robić dużą ilość w danym projekcie zadań, ponieważ nie chcecie ciągle tworzyć sobie na nowo tych projektów, to w tym momencie po prostu trzeba tworzyć nową klasę. Klasa jest to po prostu odpowiednik pliku. Natomiast no tutaj jest to, nie będzie jako file, tylko new plik. Prawym klikamy new Java class bądź Ctrl N powinien działać skrót na Ctrl N powinien działać skrót na Windowsie bądź na Macu Command N. A więc jakbym chciał tutaj sobie zrobić na przykład jakieś zadanie drugie, to w tym momencie robię sobie za 2. I teraz to, co też już mówiłem na poprzednich webinarach, to jest to, że no, musimy to pisać w mainie. Teraz jak utworzyliśmy ten nowy plik, to w tym momencie ten main się nam nie wygenerował. I żeby wygenerować maina, to tutaj znowu IntelliJ nam pomaga, jest skrót PSVM. Więc w tym momencie możemy sobie spisać PSVM i w tym momencie całość dla nas zostanie wygenerowana. I teraz jeżeli ja bym chciał odpalić nie ten plik main, tylko SOUT. Jeśli chodzi o korzystanie ze skrótów, no to skróty nam jakby no dużo pomagają i warto jest je stosować. Natomiast no, to jest dla naszej wygody. Też jakby, no, jakby najwięcej zajmuje tak naprawdę w programowaniu proces twórczy, więc też nie ma co aż tak czasami bardzo może przesadzać, jeśli chodzi, że coś tam zoptymalizuje, bo 2 sekundy szybciej napiszę, natomiast same skróty, w szczególności jeżeli się jest osobą początkującym i się nie pamięta, jak to jeszcze powinno wyglądać, jest to bardzo fajne. I teraz po prostu jakbym tutaj sobie wpisał Hello World i chcemy otworzyć, żeby
ten program mi się wykonał, a nie ten w mainie, to w tym momencie tutaj sobie na ten plik po prostu klikam i w tym momencie mi się ten konkretny plik zadanie 2, a nie plik main. No i analogicznie, jeżeli macie jakieś kolejne zadania, to po prostu tworzy się od nową klasę, za pomocą skrótu SVM generuje się maina, no i później już piszemy kolejne programy. Ale tak jak mówiłem, to taka na razie może ciekawostka, jeżeli by to Wam przeszkadzało, żeby tworzyć kolejne tak naprawdę kolejne projekty, bo trochę to przy szybkiej nauce może zajmować czasu. Teraz chcemy poprosić od użytkownika, żeby podawał jakąś liczbę. No i tutaj używamy skanera, więc znowu wpisujemy skaner. Czyli podobnie możemy sobie to wyobrazić jak z tym randomem. Czyli mamy taką tajemną skrzynkę, która jest odpowiedzialna za skanowanie tych danych. To już zostało wcześniej napisane przez nas, czyli my, no już taki typ jest, podobnie jak string, jak int i tak dalej. I teraz definiujemy to w ten sposób, że skaner jest new scanner system in. I ta składnia znowu dla osób początkujących jest jakby może być zagadką. Ona bierze się z programowania bierze się po prostu z programowania obiektowego, czyli oprócz tego, że możemy definiować w ten sposób zmienne obiektowe często definiujemy za pomocą new, czyli jest skaner, typ, no i jako jakby nowy skaner i tutaj no na razie to może być trochę taka zagadkowa jakby składnia, skąd ona się bierze. No i tutaj ta linijka z importem, tutaj ten import został wygenerowany. No i podajemy komunikat podaj liczbę i będziemy chcieli tak długo tą liczbę ten komunikat wyświetlić, dopóki ktoś odgadnie już taką liczbę, którą my sobie jako sekretną zdefiniowaliśmy. Więc generalnie kwestia jest taka, że mamy sytuację taką, że definiujemy sobie jakąś zmienną. Po prostu secret number, nie wiem, dajmy ją na to, nie wiem, jaką chcemy mieć, na przykład 58. Tak, ten skaner, tutaj to też często osób pyta, ta zmienna mogłaby się dowolnie nazywać, czyli ten skaner musi się nazywać dokładnie, czyli z dużej litery, bo to jest coś, co jest wymyślone w języku Java, natomiast ta nazwa może się nazywać dowolnie. Czyli jeżeli byśmy ją nazwali B, C i tak dalej, to może się nazywać dowolnie. Natomiast element, tak, więc skaner służy do wczytywania liczb. I teraz chcemy robić to tak długo, aż ktoś odgadnie. Więc tutaj chcemy chociaż raz, żeby ktoś podał, dlatego stosujemy pętlę do while, więc podaj liczbę. I teraz musimy za pomocą skanera tą liczbę odczytywać. I teraz user number. I teraz tak, zmienne to no już taka praktyka. Definiujemy w języku angielskim. Jeśli chodzi o Javę, to tak naprawdę większość projektów jest robionych na rynek zagraniczny, więc może ktoś ten projekt po was przejąć tak naprawdę i nie możemy nazywać tych zmiennych po angielsku. Jeżeli jest nazwa, która składa się z kilku członów, i to jest jakby bardzo dobra praktyka, czasami ta nawet nazwa może się z 8 członów składać, może się teraz to wydawać bardzo abstrakcyjne, to w tym momencie pierwszy wyraz robimy z małej litery, następne wyrazy robimy z dużej litery. Więc user number, więc
Tak, łatwiej się to jest do odczytania, więc że są oddzielone wyrazy. I teraz podaj liczbę, robimy user number równa się scanner.nextint. I to jeszcze raz powtórzę, jak to działa. On odczytuje to od prawej do lewej, czyli czeka, aż ktoś odczyta tą daną, a później do tej liczby user number w tym momencie będzie to przypisywane. Więc tak naprawdę, żeby zrozumieć, jak to działa od prawej do lewej. Więc tutaj też już wiele razy pokazywałem te nawiasy. Możemy sobie wyobrazić, że tu są nawias otwierający i nawias zamykający. Więc na początku czeka, aż i ten za pomocą skanera magicznie robi next in. Jeszcze raz, czyli to jest, jak wpisuję nazwę skaner, tutaj podpowiada mi, że mam taką zmienną. Więc tutaj też musicie się docelowo właśnie no, nauczyć się po prostu korzystać z programu. Dlatego mi tak to szybko idzie w miarę, bo po prostu znam te zasady. I teraz jak robię kropkę, to mi podpowiada i akurat mi dokładnie podpowiedział, że mam skorzystać z tego next int, które oznacza, że następna liczba całkowita. Tak, to co mówiłem, to jest składnia camel case. Tak zwany na polski wielbłądzia chyba. Trochę ciężko też się tłumaczy czasami wiele zagadnień w ogóle w polskiej literaturze nie występują. I teraz chcemy robić tak długo tak naprawdę, aż user number jest różny od secret number. I teraz w tej do while tak, jeżeli chcecie sobie formatowanie robić, to jest Ctrl Alt L skrót. Ctrl plus Alt plus L. I w tym momencie ładniej to formatuje. I tutaj na końcu powinien być średnik. I znowu SOUT możemy zrobić gratulacje. Podałeś poprawną liczbę. Tak, na razie dajcie osoby, które są mi na sali i dajcie znać, czy wam to działa. Za chwilę to trochę jeszcze postaram się ulepszyć tak, żeby dawał podpowiedzi. Jeżeli chcemy ładniej sformatować, czyli na przykład same spacje są ignorowane, tak? Ale znowu są pewne zasady, że ładniej powiedzmy kod wygląda, tak żeby on sformatował w sposób czytelniejszy ten kod. Też od razu już wychodzą. Więc żeby sprawdzić sobie, czy to działa, żeby sobie sprawdzić, czy ten program działa, to tutaj uruchamiacie sobie. Natomiast tutaj musicie kliknąć przyciskiem, żeby ta liczba była tutaj w konsoli na dole wpisywana. Czyli nie tutaj, tylko tutaj odklikujecie sobie na samym dole.
Czyli teraz, jeżeli podaję liczbę 5, to jest znowu, podaj liczbę. Moglibyśmy wyświetlić, że też komunikat, że nieprawidłowa liczba. Podaję 30, cały czas mi się wyświetla, podaj liczbę. Podaję 40, cały czas mi się wyświetla, podaj liczbę. I teraz na końcu, jak zrobię, podaj liczbę 58, ta moja sekretna, to pokazuje napis: gratulacje, podałeś poprawną liczbę. Chwilę na poczekam na wszystkich. I teraz, jeżeli komuś już działa, to może spróbować tak zmodyfikować ten program, żeby podawał podpowiedzi. Czyli jeśli będzie liczba za mała, to powie, że liczba jest mała, a jeśli jest za duża, to powie, że liczba jest za duża. Więc trzeba użyć ifa. Dla tych osób, które już kiedyś korzystały z ifa, żeby to zrobić, trzeba użyć właśnie tak zwanej. Tutaj mamy do czynienia z pętlami, natomiast przy ifie mówimy, że jest to instrukcja tak zwana warunkowa. Dobra, ja pokazuję za chwilę. Ok, więc teraz chcemy zmodyfikować lekko ten program, żeby działał, dawał podpowiedzi. I teraz mamy, jeżeli przerobiliście już to na kursie, to mamy coś takiego jak if, czyli jeśli. Więc możemy zrobić jeśli. Tutaj nawiasy, znowu ważne, żeby kolejność. Co ma się dziać, jeśli warunek jest spełniony? I mamy drugi blok else, co oznacza, co ma się dziać w przeciwnym wypadku. Tutaj też osoby porządkujące często wstawiają, spróbują nawiasy wstawić. Natomiast po prostu else już wie, jeżeli jest warunek niespełniony, to w tym momencie automatycznie wychodzi. Więc tutaj pamiętajcie, to też takie błędy początkujących osób, które próbują sobie tam te nawiasy jakoś tam wklejać. Przy else już tych nawiasów nie ma. I teraz co? Jeśli
liczba użytkownika, user number, jest większa od secret number, to co powinniśmy wyświetlić za komunikat? Podałeś za dużą liczbę, tak? Okej, okay. I teraz else, ja też teraz popełniłem błąd, to tak to jest właśnie trochę, że trzeba przewidzieć wszystkie przypadki. W przeciwnym wypadku moglibyśmy podać teoretycznie, tak, że podałeś za małą liczbę, ale w tym momencie tak naprawdę jeszcze nie sprawdziliśmy warunku, czy może tak naprawdę już ktoś nie podał poprawnej liczby, bo dopiero w tym while'u będziemy sprawdzać ten warunek. Właśnie programista to jest taka osoba, w którym tutaj właśnie też Norbert napisał, że else to za mało, która musi też myśleć właśnie o wszystkich przypadkach takich, co się stanie, jak ktoś rzuci telefonem, czy i tak dalej. Natomiast tester to jest taka osoba, która próbuje programiście właśnie przeszkodzić, robi takie wszystkie przypadki, których on nie przemyśli. Więc jakbyście chcieli być po drugiej stronie takiego psa, osoby, która psuje, to w tym momencie też jest taki zawód jak tester, który właśnie próbuje wszystko generalnie zepsuć. Więc tutaj jeszcze musiałbym dopisać takiego ifa, if tak naprawdę user number różny. Więc że jak mamy różny, to jest wykrzyknik równa się od secret number. Jeżeli jest if jednolinijkowy, to tak naprawdę nie musi być tych klamer zastosowanych. Więc tutaj mógłbym jeszcze klamry zastosować, ale one są niekonieczne. Teraz jakbyś sobie odpalił, sobie na spokojnie to przypiszcie, to sytuacja powinna być taka, że podaj liczbę, podaję na przykład 60, to podajesz za dużą liczbę, no i tutaj znowu podaj liczbę, bądź moglibyśmy ten komunikat skasować, ale to już nie będę może za bardzo tutaj motał. No i jak za dużo, no to próbuję na przykład 54. To podajesz, pokazuje mi komunikat, podałeś za małą liczbę, podaj liczbę. Tak jak mówię, to by można jeszcze trochę zmodyfikować. I jeżeli dam 58, to w tym momencie gratulacje, podałeś poprawną liczbę. Ten if jest potrzebny właśnie wtedy, kiedy by ktoś podał 58. Ponieważ wtedy ten while będzie później spełniony. To musicie sobie też na spokojnie przeanalizować. Natomiast jeżeli byśmy tego ifa nie podali, to byłby jeden przypadek, dla którego bym nie do końca program działał, czyli wreszcie jakby ktoś podał poprawną liczbę, to bym pokazywał na początku podaje za małą liczbę, a później za dużo. Można to pewnie jeszcze w jakiś sposób, jak sposób zmodyfikować, żeby uprościć. Tak, ten program nasz nie jest idiotoodporny, i to też jest tak, że napisać czasami program, który będzie super idiotoodporny, zajmuje czasami dużo więcej de facto czasu, niż czasami napisanie programu. Czyli tak samo, jeżeli tutaj byśmy teraz dali wyraz na przykład, a nie liczbę, to w tym momencie powiedzmy nasz program się wyłoży, nie? Więc to nie jest jeszcze super, super program, który właśnie zadziała bardzo dobrze dla wszystkich przypadków. Natomiast tutaj też, żeby taki jakby element akurat obsłużyć, trzeba znać bardziej skomplikowane zagadnienie, jakim są wyjątki. Ok, więc tutaj nie wiem, jak tam u was działa na sali, nie? I dajcie znać na czacie, czy jest to ok. Tak, to powiedziałem, że to już nie. 57. Teraz dla wartości mniejszych podaję
Jeżeli podam 57, to mam podaję za małą liczbę, tak? Jest ok. Ok. Dobra, więc dla osób, które są na webinarze, to jest to na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie na maila. W czwartek będzie trochę webinar dla bardziej osób zaawansowanych, a mianowicie będzie wstęp. Tak, Norbert. Więc w czwartek będzie trochę webinar bardziej zaawansowany, wstęp do programowania obiektowego. Trzymajcie się miłej nocki, a tutaj my jeszcze jesteśmy.